Studia o bezpieczeństwie w pytaniach i odpowiedziach. O czym są te studia? Do niedawna studia o bezpieczeństwie realizowano na kierunkach wojskowych. Dziś bezpieczeństwo uznawane jest za osobny obszar. Są to świetne studia dla osób, które chcą pracować w służbach mundurowych, cywilnych, a także w sektorze prywatnym, w branży detektywistycznej czy cyber security. Co można studiować w ramach tej grupy kierunków? Konkretnych kierunków i specjalności jest bardzo wiele, można jednak wymienić dziedziny takie jak specjalności mundurowe, studia wojskowe, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, kryminalistyka i kryminologia oraz dziedziny takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo żywności, inżynieria i systemy bezpieczeństwa. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi takie studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Znajdziesz tam listę uczelni prowadzących te studia, szczegółowe zestawienia kierunków i przydatne porady dotyczące wyboru uczelni, rekrutacji i studiowania. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Studia na tych kierunkach nie są dla wszystkich. Warto się zastanowić, czy dysponujesz cechami takimi jak systematyczność, zdyscyplinowanie, uważność, ostrożność, odporność na stres, rzetelność. Jak przygotować się do rekrutacji na te studia? W rekrutacji bierze się pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Aby ułożyć listę kandydatów, stosuje się dość skomplikowane zasady. Odnajdziesz je na stronie wybranej przez Ciebie uczelni. Już od początku nauki w szkole średniej nie lekceważ przedmiotów takich jak historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Uwaga! Niektóre specjalności studiów wymagają dodatkowych egzaminów sprawnościowych. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia zależą od zapotrzebowania na pracę w danej specjalności. Najbardziej aktualne informacje znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tych studiach? Daj znać w komentarzu.